Czy zawodowe granie w gry może być sposobem na życie? Okazuje się, że tak i do tego można na tym nieźle zarabiać. W Gliwicach powstała Piast Gliwice eSport Akademii. Generalnie jest to oferta dla ludzi, młodych ludzi, którzy chcą w sposób profesjonalny zająć się uprawianiem sportów elektronicznych, ale również uczyć się nawyków, które są potrzebne do tego, aby sprostać karierze zawodowego gracza. Również w Akademii chcemy pracować z rodzicami, dlatego że tutaj bez wsparcia rodziców, bez ich akceptacji i bez zrozumienia fenomenu uprawiania gier komputerowych, no ciężko będzie ten projekt zrealizować. Sport elektroniczny, czyli e-sport jako nowa dziedzina rywalizacji sportowej w gry komputerowe, wymaga od jej uczestników profesjonalizmu i zaangażowania, aby osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Do tego konieczna jest odpowiednia infrastruktura, system szkolenia oraz sztab wykwalifikowanych fachowców. W Gliwicach wszystko to będzie zapewnione. W tym celu 27 lutego 2017 roku powołano sekcję e-sportu Piast Gliwice. Następnie powstała organizacja e-games, której powierzono prowadzenie i rozwój sekcji sportu elektronicznego w Piaście. Wszystko zależy od predyspozycji zawodnika, bo tak naprawdę nie każdy może zostać piłkarzem, nie każdy może zostać koszykarzem. Wiem, że tutaj ma sporo, jeżeli chodzi na przykład o koszykówkę, wzrost czy sama mechanika. Natomiast uważam, że sportowcem jest zostać o tyle łatwiej, ponieważ każdy zaczyna od tego samego punktu i mimo wszystko refleks można wypracować i pewną motorykę, czy poruszaniu, nie wiem, myszką, czy używania klawiatury, to wszystko można wytrenować, tylko po prostu trzeba mieć pewien ukierunkowany system nauczania, który właśnie będziemy promowali. Tym samym klub, idąc z duchem czasu, wprowadził najnowsze światowe trendy, łącząc ponad 70-letnią tradycję z nowoczesnością, a sport tradycyjny ze sportem elektronicznym. Dojście do mistrzowskiego poziomu wymaga jednak wielu godzin treningów. Jest spora przyszłość przed e-sportem, co widać po liczbach, po tym, jak to się wszystko rozwija, w jakim tempie, jaka jest dynamika tego rozwoju. No więc uważam, że jak najbardziej ma przyszłość i myślę, że wraz z tym zawitają tutaj większe pieniądze, no i rozwinie się jako jedna z, myślę, że w przyszłości wiodących takich dyscyplin sportowych. W gry grają nie tylko mężczyźni. E-sport jest popularny również wśród pań. Pasja zaczęła się od tego, że po prostu miałam dużo znajomych, którzy po prostu maniaczyli w tą grę, można tak rzec. Potrafili spędzić nawet po 14-15 godzin grając, więc z automatu po prostu przyłączyłam się, zaczęłam się uczyć grać. No i tak, nie wiem, minął rok. I po jakimś roku zaczęłam się powoli przerzucać na inne nazwy, na przykład LOL. W tym momencie moim takim konikiem tak naprawdę jest gra R6. Jest to gra coś w stylu Counter-Strike'a, tylko w tej grze główną rolę odgrywają operatorzy. Każdy operator ma inną specjalną rolę i ma swoją rolę w rozgrywce, w każdym meczu. 6 kwietnia powołano do życia klub sportowy, który będzie się zajmował e-sportem. Jesteśmy otwarci na nowe sekcje, na nowe dyscypliny sportowe. Chcemy, żeby ten klub był klubem wielosekcyjnym. Pan tutaj prowadzący wspomniał, że gdzieś tam wyczytał, że było 15 czy 16 sekcji. Tak, szanowni państwo, w latach 70. było tych sekcji rzeczywiście 15. E-sport staje się coraz bardziej popularny. W szkołach powstają klasy e-sportowe. Cieszy to, że w Gliwicach kolejny raz tworzy się przyszłość.